Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Dzisiejszymi naszymi gośćmi są pani dyrektor Agata Dyszkiewicz. Witam panią dyrektor. Dzień dobry Państwu. Oraz pani Karolina Lasik z działu kontraktowania świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, Podlaski Oddział Wojewódzki. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na kolejnym już spotkaniu. Pani dyrektor czuje się jak u siebie u nas, ale zagadnienia związane z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, to, co nam przysługuje, to, na co możemy liczyć, jak to organizacyjnie wygląda. Ja muszę sam powiedzieć, że mimo, że od, no można powiedzieć, kilkudziesięciu lat, bo 20 kilka lat, prawie 30 pracy w ochronie zdrowia, to już jest jakieś tam doświadczenie, ale nasze audycje i to, co usłyszałem od pani, to było też mnie jakby pouczające i ciekawe. Ciekawe też jako z jednej strony jako tej osoby, która udziela świadczeń, a z drugiej strony też jako tego potencjalnego pacjenta. I tym bardziej wiedząc o naszej dzisiejszej audycji, gdzie mamy porozmawiać o rehabilitacji, o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz o leczeniu szpitalnym, które już tak jakby jest mi bardzo bliskie. Cieszę się, że też no, zobaczymy, jak to tak formalnie to wygląda, czy to, co jakby pacjenci, jak to postrzegają, jak my to lekarze postrzegamy, czy jakby wszystko się zgadza? Wszystko musi się zgadzać, tylko czasami mówimy innym językiem o tych samych rzeczach. I nieporozumienia, problemy wynikają z błędów komunikacyjnych. I często jest tak, że nikt nie jest winny. Państwo jako lekarze przedstawiają swój punkt widzenia. Z Państwa strony w oparciu o przepisy wytyczne jest ze wszechmiar słuszny, tylko nie nauczyliśmy się jeszcze wszyscy komunikować z pacjentem. Pacjenci też nie do końca są poinformowani o przysługujących im prawach. Z tą znajomością praw pacjenta, praw systemu opieki zdrowotnej jest naprawdę coraz lepiej. Jak ja sobie przypomnę spotkania z pacjentami 10 lat temu, 12 lat temu, to tam naprawdę padały pytania o podstawę, o zupełnie podstawowe rzeczy. W tej chwili jest już tak, że państwo są coraz bardziej świadomi tego, co w ramach ubezpieczenia zdrowotnego się należy, a co nie, jaka powinna być jakość świadczeń, jaka jest ścieżka poruszania się po poszczególnych rodzajach świadczeń. Dzisiaj będziemy mówić o specjalistyce, między innymi kiedy bez skierowania, a kiedy bez kolejki i dlaczego. Temat rzeka i temat może kontrowersyjny. Także uważam, że takie audycje jak ta, panie profesorze, są naprawdę bardzo przydatne, no bo pomagają się poruszać. Jakie formy rehabilitacji są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Poproszę panią Karolinę Lasik, aby na co możemy liczyć? Czy my możemy sobie coś tam zamówić, nie wiem, jakieś ćwiczenia jogi, czy masaż relaksacyjny? No, mamy różne potrzeby. Tak, potrzeby są różne i fundusz też wychodzi naprzeciwko pacjentowi i w koszyku świadczeń gwarantowanych znajdują się różne formy rehabilitacji. Taką najbardziej podstawową formą rehabilitacji jest to fizjoterapia ambulatoryjna i lekarska ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Kolejną formą rehabilitacji jest to rehabilitacja domowa, taka w domu pacjenta.
Wyróżniamy też rehabilitację w ośrodku bądź oddziale dziennym, no i taką najbardziej intensywną rehabilitację na oddziale stacjonarnym. I tutaj jeśli chodzi o rehabilitację stacjonarną, to wyróżniamy rehabilitację ogólnoustrojową, taką najbardziej podstawową. Potem jest rehabilitacja neurologiczna, jest to dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Mamy też rehabilitację pulmonologiczną oraz rehabilitację kardiologiczną. Czyli mamy jakby podstawowe takie dziedziny, które wymagają wsparcia leczenia farmakologicznego, wsparcia leczenia zabiegowego. Tutaj po zabiegu nawet najbardziej spektakularnym, pacjent wymaga wsparcia, żeby powrócić do pełnej sprawności lub do sprawności, na ile to jest możliwe, bo musimy mieć taką świadomość, że nie zawsze to leczenie kończy się powrotem do funkcji sprzed, powiedzmy, urazu, sprzed udaru. Wracając do takiej, czyli możemy generalnie powiedzieć o warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Tak, i jeszcze dziennych dodatkowo, bo to też jest forma rehabilitacji. Ale to też jakby przychodzimy, no dziennie, przychodzimy, wychodzimy do domu. I bądź też do nas przychodzi fizjoterapeuta, czyli w domu mamy rehabilitację. W jaki sposób, kto może nas skierować na taką rehabilitację i jak takie skierowanie jest długo ważne, ponieważ wiemy, że powiedzmy są kolejki, nie zawsze możemy udać się bezpośrednio po otrzymaniu skierowania, nie możemy otrzymać pomoc. W jakim czasie może to nastąpić, ile to skierowanie czasu jest ważne i kto może nas skierować na tą rehabilitację? Więc skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie jest zawsze wymagane. Nie ma tutaj odstępstw od tej reguły. I do dwóch najbardziej popularnych form rehabilitacji, czyli do fizjoterapii ambulatoryjnej oraz do lekarskiej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, właśnie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może nam takie skierowanie wystawić. Czyli to nie ma znaczenia, czy to będzie specjalista, neurolog, ortopeda, kardiolog, lekarz rodzinny, lekarz bez specjalizacji? Musi tylko pracować w ramach umowy z NFZ, być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli jeśli pracuje w podmiocie, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to ma prawo do wystawienia skierowania na rehabilitację, oczywiście no, w sposób kierunkowany, musi też być to uzasadnione względami medycznymi. Nie można tego zrobić, jeśli dany specjalista, nawet jeśli jest profesorem, pracuje w gabinecie prywatnym, nie mającym podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak, nie może wtedy wystawić takiego skierowania. Teraz może przejdźmy jeszcze do rehabilitacji domowej, bo tutaj troszeczkę jest już inaczej. Tutaj skierowanie na rehabilitację domową wystawia już lekarz POZ, czyli lekarz rodzinny. Jest to taki lekarz, do którego mamy najłatwiejszy dostęp. Nie musimy chodzić po specjalistach, nie musimy być zapisani w jakiejś poradni, aby takie skierowanie na rehabilitację domową otrzymać. Więc też jest to, myślę, że taki dobry ruch, jeśli chodzi o tą dostępność do rehabilitacji domowej, bo każdy ma swojego lekarza rodzinnego i ten lekarz takie skierowanie może wystawić. Na pozostałe formy rehabilitacji, to co do zasady, skierowanie może wystawić lekarz poradni lub specjalistycznej lub lekarz oddziału. I tutaj w zależności do tego, jaki to będzie zakres świadczeń, to mamy wyszczególnione w przepisie właśnie specjalistów danych poradni bądź oddziałów, którzy te skierowania mogą wystawiać. Najczęściej jest to tak, że na rehabilitację może nas kierować lekarz z oddziału bądź z poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej, ale w zależności też od różnych zakresów świadczeń, ta lista też jest rozszerzona. I przykładowo, jeśli chodzi o rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku, oddziale dziennym, to oprócz tych lekarzy skierowanie nam może również wystawić lekarz POZ, ale w przypadku zaostrzeń choroby przewlekłej.
Czyli tutaj, jeśli jest takie wskazanie, że pacjentowi się ta choroba przewlekła, zaostrzyła, wtedy też lekarz POZ może te skierowanie wystawić. W innym przypadku lekarz musi być pod opieką poradni specjalistycznej, chociażby tej poradni rehabilitacyjnej. Czyli w tym przypadku przewlekłej choroby, ustalonej diagnozy, ustalonego postępowania terapeutycznego, mamy pogorszenie, już nie musimy zabiegać o kontakt ze specjalistą, nasz lekarz rodzinny może nas na taką rehabilitację skierować. Tak, zgadza się. Jak długo taka rehabilitacja trwa? Czy to, powiedzmy, są jakieś określone ramy, czy to można bezterminowo się zapisać i cały czas uczestniczyć w takiej rehabilitacji? Więc jeśli chodzi, może jeszcze wróćmy do poprzedniego pytania, jak długo jest ważne skierowanie, bo to jest istotne. Z reguły skierowanie jest ważne tak długo, póki nie ustała przyczyna jego wystawienia, bądź nie zostało zrealizowane. Czyli na przykład pacjent, dostając skierowanie do szpitala, nie odbył tej hospitalizacji, albo dostając skierowanie na cykl zabiegu, po prostu tego cyklu już nie odbył. Natomiast ważnym tutaj jest przypomnienie tego, że w przypadku rehabilitacji w warunkach domowych i fizjoterapii ambulatoryjnej, czyli tej najbardziej powszechnej formy rehabilitacji, skierowanie pacjent musi zarejestrować w przeciągu 30 dni, ponieważ inaczej straci ono ważność. Więc my zawsze powtarzamy pacjentom, jeśli do nas dzwonią, jeśli państwo otrzymaliście skierowanie, jak najszybciej idźcie z tym skierowaniem, zapiszcie się w kolejkę. Kolejki różne są w zależności od regionu naszego województwa i zakresu świadczeń, ale ważne jest, aby się zapisać, aby to skierowanie nie straciło po prostu swojej ważności. Bo już wtedy niestety, ale trzeba będzie jeszcze raz pójść do poradni albo do lekarza i takie skierowanie uzyskać po raz kolejny. Przede wszystkim do zapamiętania, jak najszybciej to skierowanie powinno być zarejestrowane. Czy możemy tak na wszelki wypadek w kilku poradniach się zapisać i gdzieś może kolejka nas szybciej... No niestety, do nas? Niestety już w tej chwili nie możemy czegoś takiego zrobić. My w funduszu widzimy, jeśli pacjent jest zapisany w paru kolejkach, to w ogóle nie ma takiej technicznej możliwości. Pacjent musi zdecydować się na jedną poradnię, jeden dział fizjoterapii i tylko w tym dziale być zapisanym. W tej chwili pacjent nie będzie miał możliwości zapisania się do dwóch działów fizjoterapii, na przykład w Białymstoku i powiedzmy w Wasilkowie. Takiej opcji nie ma już w tej chwili. I teraz może jeszcze powiedzmy właśnie, jak długo może pacjent się rehabilitować w różnych formach rehabilitacji. W dziale fizjoterapii, czyli w fizjoterapii ambulatoryjnej, cykl zabiegowy trwa do 10 dni. Tam jest średnio 5 zabiegów dziennie dla pacjenta. Jeśli chodzi o rehabilitację w warunkach domowych, to już jest taka bardziej intensywna rehabilitacja i ona trwa 80 osobodni w roku kalendarzowym. Czyli to jest 80 dni na cały rok pacjentowi przysługuje takiej rehabilitacji. Następną formą rehabilitacji jest to rehabilitacja w ośrodku dziennym. Ona trwa od 15 do 30 osobodni. Tutaj o długości takiego cyklu rehabilitacyjnego decyduje oczywiście lekarz z tego ośrodka i on, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, ustala, czy to będzie 15, 20 czy 30 dni. Kolejną formą rehabilitacji jest rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz rehabilitacja w ośrodku dziennym dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, przepraszam, narządu słuchu i mowy. Ta rehabilitacja trwa do 120 dni w roku kalendarzowym, czyli tutaj tacy pacjenci mogą się rehabilitować maksymalnie 120 dni. Może to być oczywiście też krócej, w zależności ile jest potrzeb klinicznych. Tak, od potrzeb klinicznych. No i mamy też oczywiście rehabilitację stacjonarną. Tutaj czas rehabilitacji stacjonarnej też jest różny. Rehabilitacja ogólnoustrojowa trwa do 6 tygodni. Rehabilitacja neurologiczna trwa nawet do 16 tygodni, czyli to jest taka najdłuższa rehabilitacja, no ale tam też są najcięższe przypadki takie rehabilitowane, więc to jest zrozumiałe. Rehabilitacja kardiologiczna trwa do 5 tygodni. No i ostatnia forma rehabilitacji stacjonarnej, czyli rehabilitacja pulmonologiczna, trwa do 3 tygodni.
Czyli mamy jakby w zależności od tego, jakie schorzenie nas, powiedzmy, no, zmusza do tego, że korzystamy z rehabilitacji. I to rzeczywiście jest to, myślę, że dobrze taka gradacja, bo czasowa, ponieważ no, schorzenia neurologiczne są najbardziej trwale w skutki udaru czasami nawet się nie da zniwelować, mimo tej intensywnej 16-tygodniowej rehabilitacji. I pacjenci tacy wymagają opieki. Kontynuując dalej, jaka jest kwalifikacja do rehabilitacji domowej? Kto może się na taką rehabilitację się ubiegać? Ja swego czasu pracując w poradni, też są wizyty w AOS-ie ambulatoryjne. Dzwonię, mówię, że proszę, będę na wizycie o tej godzinie. A nie, o tej godzinie to ja idę na zakupy. Czy taki pacjent może ubiegać się o rehabilitację w warunkach domowych? Rehabilitację w warunkach domowych nie może się ubiegać. Pacjent, który ma wskazania do rehabilitacji domowej, jest to taki pacjent, który nie może samodzielnie dotrzeć do działu fizjoterapii. Tym bardziej na zakupy, prawda? Tym bardziej na zakupy, czy nawet do lekarza rodzinnego, bo to też nie będzie mógł dojść. Ta właśnie rehabilitacja jest przewidziana dla tej grupy pacjentów, ale dodatkowo pacjent musi mieć jedno ze schorzeń, aby się zakwalifikować do tej rehabilitacji. I to są najczęściej, taką dużą grupą pacjentów rehabilitacji domowej, są to pacjenci po udarach. Są to pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, pacjenci po endoprotezach stawu biodrowego i kolanowego, pacjenci chorzy na RZS, czy też pacjenci już w takich stanach wegetatywnych. To są takie grupy pacjentów, które kwalifikują się do rehabilitacji w warunkach domowych. To musi być potwierdzone odpowiednimi wynikami, zaświadczeniami od lekarzy, specjalistów. Tak, tak jak wcześniej wspomniałam na początku, skierowanie może wystawić lekarz POZ, natomiast kwalifikacje, czy ten pacjent się będzie kwalifikował do rehabilitacji w warunkach domowych, będzie przeprowadzał już lekarz bądź fizjoterapeuta, który pracuje w tym ośrodku rehabilitacji domowej. Więc on przeanalizuje dokumentację medyczną, którą pacjent posiada, zbada przede wszystkim pacjenta i na tej podstawie będzie mógł ocenić, czy pacjent się do takiej rehabilitacji kwalifikuje. Jeśli tak, to zostanie pacjent objęty właśnie taką maksymalnie 80-dniową rehabilitacją w domu. Pani dyrektor wspomniała o tym, że my mówimy o tym samym różnymi słowami. Wydaje się nam, że jest nieporozumienie, a jest taki termin jak wizyta fizjoterapeutyczna. Fizjoterapeutyczna i budzi to, jak to naszym słuchaczom wytłumaczyć, co to takiego jest? Ja to mówię tak, to jest takie spotkanie fizjoterapeuty z pacjentem. Wizyta fizjoterapeutyczna jest wykonywana na początku i na końcu cyklu zabiegowego. Można ją uzyskać w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Na tym spotkaniu przede wszystkim fizjoterapeuta ocenia początkowy stan pacjenta. Przeprowadza badania temu pacjentowi, proponuje jakąś dalszą formę rehabilitacji, zleca mu również zabiegi rehabilitacyjne. Na końcu ocenia, jak cały cykl rehabilitacji przebiegł, jakie były postępy, no i daje dalsze zalecenia co do dalszego postępowania rehabilitacyjnego. Należy też tutaj zaznaczyć, że taką wizytę fizjoterapeutyczną nie może przeprowadzić każdy fizjoterapeuta. To są fizjoterapeuci ze specjalnymi uprawnieniami. To musi być co najmniej fizjoterapeuta z tytułem magistra, również z 3-letnim doświadczeniem pracy w zawodzie jako fizjoterapeuta, bądź już specjalista fizjoterapii.
Więc nie obawiajmy się, że nie jest to lekarz. To jest naprawdę bardzo dobrze wyszkolony pracownik medyczny, który ma odpowiednie kwalifikacje ku temu, aby jak najlepiej pacjenta zakwalifikować do odpowiedniego postępowania fizjoterapeutycznego. Czyli to spotkanie, na którym ustali się plan naszego, będziemy mieli harmonogram, będziemy wiedzieli, co w czasie tego cyklu rehabilitacyjnego, niezależnie od tego, czy on jest w warunkach domowych, ambulatoryjnych, czy całodniowy jest zapewniona rehabilitacja. Ustalamy plan i według tego planu dalej już zgłaszamy się na zabiegi. Wiemy, który zabieg w którym momencie nam przysługuje. Tak, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że pacjenci, którzy zapisują się na fizjoterapię ambulatoryjną, oni często długo czekają w tej kolejce. I to, z czym pacjent dostał na początku skierowanie, ta jednostka chorobowa, ona może się w czasie troszeczkę pogłębić. Ten fizjoterapeuta jest tutaj po to, żeby właśnie ocenić, czy ten stan pacjenta się nie pogorszył, czy nie trzeba mu takiej bardziej intensywnej rehabilitacji zaproponować. Do tego służy ta wizyta fizjoterapeutyczna. Też pragnę zwrócić uwagę tutaj Państwu na to, że w tej chwili nie ma takiego obowiązku, aby lekarz, który kieruje pacjenta na fizjoterapię ambulatoryjną, zlecał mu już konkretne zabiegi. Parę lat temu lekarz musiał wypisać te zabiegi już kierując pacjenta na fizjoterapię ambulatoryjną. Teraz nie musi tego robić, nie jest to wymaganą częścią skierowania. Natomiast nawet jeśli pacjent będzie miał wypisane zabiegi przez lekarza, fizjoterapeuta zawsze może te zabiegi zmienić, bądź pozostawić je w takiej formie, z jaką przyszedł pacjent. Więc on patrzy całościowo na tego pacjenta i naprawdę dostosowuje do jego stanu zdrowia odpowiednie w danym momencie zabiegi. W większości jakby z rehabilitacji też korzystają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ostatnim czasie wprowadzono to, że pewne udogodnienia, uprawnienia dodatkowe dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To zarówno w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak i w rehabilitacji. Co dla tych pacjentów się zmieniło? Czego ten pacjent może oczekiwać i w jakiej sytuacji? No przede wszystkim, jeśli chodzi o rehabilitację leczniczą, to taki pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności może korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych poza kolejnością. Co to oznacza? To oznacza, że w możliwie najszybszym terminie zostanie przyjęty. Jeśli chodzi o rehabilitację, nie będzie to z dnia na dzień, bo wiadomo, że ten cykl zabiegowy trwa 10 dni. No i wiadomo, że nie rozciągniemy gabinetu fizjoterapeutycznego. Po prostu pewna grupa pacjentów zakończy już swoje zabiegi, wtedy pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie mógł być przyjęty od razu, kiedy tylko fizycznie będzie taka możliwość rehabilitowania go. Pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności oprócz świadczeń w rehabilitacji poza kolejnością jest również przyjmowany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Natomiast tutaj troszeczkę jest inaczej, bo jest to taki obowiązek, że pacjent musi być przyjęty w dniu zgłoszenia się albo maksymalnie 7 dni od tego momentu, kiedy zgłosił się do poradni. Więc takie mu uprawnienie przysługuje. A w przypadku rehabilitacji te 7 dni... To może być troszkę dłużej, bo tak jak mówię, cykl zabiegowy trwa na taki najkrótszy 10 dni, więc tutaj jak już pacjenci zaczęli cykl zabiegowy, to wiadomo, że nie wyrzucimy kogoś, kto już uczestniczy w tym cyklu, tylko musi on zakończyć, żeby pacjent, który ma te uprawnienia, mógł zaraz wskoczyć i mieć... Kto decyduje o przyznaniu tego znacznego stopnia niepełnosprawności? Czy to NFZ opiera się o ustalenia Komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS-u? Tak, my nie kwalifikujemy pacjentów, jeśli chodzi o stopień niepełnosprawności. Pacjent otrzymuje już taki dokument z komisji lekarskiej. Jeśli ma uprawnienia, to jak najbardziej są one respektowane i poradnie muszą takiego pacjenta przyjąć poza kolejnością.
ale to nie są wszystkie uprawnienia, jeśli chodzi o pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Tacy pacjenci mogą być, mogą mieć udzielane świadczenia bez skierowania, ale nie dotyczy to rehabilitacji. Tutaj też trzeba zaznaczyć, bo jak wchodziły te przepisy, to dużo mieliśmy telefonów. Przecież ja mam znaczny stopień niepełnosprawności, nie muszę mieć skierowania na rehabilitację. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wskazuje, że na rehabilitację zawsze jest wymagane skierowanie. Natomiast dobra informacja jest taka, że w przypadku poradni specjalistycznych takiego skierowania ci pacjenci po prostu mieć nie muszą. Czyli do każdej poradni, jeśli są wskazania kliniczne, mogą się zgłosić o poradę bez skierowania. Takim jakby troszeczkę nowym jest rehabilitacja pulmonologiczna. Co pod tym pojęciem my rozumiemy, na czym to polega? Rehabilitacja pulmonologiczna jest taki rodzaj rehabilitacji dla pacjentów, którzy wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale szpitalnym, gdzie mają zapewniony taki nadzór lekarski i pielęgniarski. Czas trwania takiej rehabilitacji, jak już wspomniałam na początku, wynosi do 3 tygodni. Świadczenia udzielane są 6 dni w tygodniu, w takich cyklach przed- i popołudniowych. Pacjent otrzymuje średnio 5 zabiegów dziennie podczas takiej rehabilitacji. Ważne jest tutaj, że taką rehabilitację można przedłużyć powyżej tych 3 tygodni, jeśli są wskazania medyczne ku temu, to jak najbardziej rehabilitacja może być przedłużona o kolejne tygodnie. No, pacjentami w oddziałach rehabilitacji pulmonologicznej są najczęściej pacjenci z POHP, chorujący na rozedmę płuc, czy pacjenci z mukowiscydozą, z astmą oskrzelową w fazie po jej zaostrzeniu, chorujących na pylicę płuc. Jeśli chodzi o skierowanie, kto może wystawić takie skierowanie do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, to jest to lekarz z poradni bądź oddziału rehabilitacyjnego, alergologicznego, chirurgii klatki piersiowej oraz oddziału bądź poradni gruźlicy i chorób płuc. To są takie główne... Czyli specjalności, które tak bezpośrednio zajmują się schorzeniami związanymi z płucami. Tak, zgadza się. A no, jakby troszeczkę żeśmy się już zapomnieli o tym, że mieliśmy COVID, że też COVID nam uszkadzał płuca. Czy ta grupa pacjentów jeszcze funkcjonuje i wymaga rehabilitacji? Mieliśmy swego czasu właśnie w czasach COVID-u taką typową rehabilitację po-COVID-ową, dedykowaną pacjentom, którzy przebyli COVID i których należało tutaj postawić po tym COVID-zie do takiego, przywrócić do funkcjonowania. Natomiast w chwili obecnej taka rehabilitacja już nie funkcjonuje. Nie mamy świadczeniodawców, którzy realizują rehabilitację po-COVID-ową. W całej Polsce tego nie ma. To nie jest tak, że tylko u nas nie ma takiej rehabilitacji. COVID-u nie mamy, także... Po prostu już się skończył stan epidemii, już się skończyła realizacja świadczeń i myśmy mieli w ubiegłym roku taką przyspieszoną ścieżkę prowadzenia pacjentów covidowych ze względu na to, że przepisy, które umożliwiały realizację rehabilitacji pokovidowej właśnie w tej formie, o której tutaj koleżanka mówi, już chyliły się ku końcowi, a zależało nam na tym, żeby wszystkich pacjentów, którzy czekali na tą rehabilitację, po prostu objąć leczeniem. Także troszeczkę prowadziliśmy rozmowy z naszymi świadczeniodawcami w takim kierunku, przepraszam, żeby zintensyfikowali swoje prace na tyle, żeby tych pacjentów po prostu przyjąć. Rehabilitacja neurologiczna to taka chyba, która jakby jest czasami najmniej efektywna, ponieważ trwałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, półudarowe, czy pourazowe, czy też urazy rdzenia, one niestety skutkują trwałymi czasami uszkodzeniami i pacjenta próbujemy usprawnić. Na czym ta rehabilitacja polega? Co pacjent tam otrzymuje? Ta rehabilitacja jest skierowana do wszystkich pacjentów bez względu na wiek. Tutaj też są rehabilitowani dzieci, jak i również dorośli, którzy są po prostu ze schorzeniami neurologicznymi i wymagają kompleksowej
kompleksowego takiego leczenia rehabilitacyjnego. No i przede wszystkim tego nadzoru całodobowego pielęgniarki i lekarza. Taka rehabilitacja trwa od 6 do nawet 16 tygodni i tutaj też należy zaznaczyć, że jest możliwość przedłużenia tej rehabilitacji powyżej 16 tygodni, jeśli stan pacjenta tego wymaga. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarze z oddziału rehabilitacji neurologicznej mogą wnioskować do naszego dyrektora, dyrektora NFZ, o możliwość przedłużenia takiej rehabilitacji dla pacjenta. Więc ta rehabilitacja może być wydłużona powyżej tych 16 tygodni. Najczęściej pacjentami oddziału rehabilitacji neurologicznej są pacjenci z porażeniem połowiczym. W naszym województwie w tym roku ponad 35% pacjentów na wszystkich oddziałach rehabilitacji neurologicznej właśnie było przyjęte z takim rozpoznaniem. Jeśli chodzi o kolejne rozpoznanie, to dużo pacjentów mieliśmy też po zawale mózgu. I tutaj też ważna jest taka uwaga do naszych pacjentów, do lekarzy pracujących w oddziałach, czy to neurologicznych, czy oddziałach udarowych, aby kierować tych pacjentów, szczególnie po udarach, na rehabilitację neurologiczną. Często zdarza się tak, że pacjent wychodząc z oddziału nie dostaje skierowania na rehabilitację neurologiczną i ma taką zablokowaną już drogę dalszej rehabilitacji, więc my uczulamy. Wiadomo, że ten pacjent często jest w takim stanie, że nie jest świadomy. Natomiast jest tutaj ta rodzina, która może przeczytać, jakie są zalecenia od lekarza z oddziału neurologicznego, porozmawiać z lekarzem, czy może wskazana jest jakaś forma rehabilitacji, poprosić o to skierowanie. Jeśli jest wskazanie, jak najbardziej może rehabilitować się, bo potem można takiego pacjenta prowadzić albo na oddziale rehabilitacji neurologicznej, ewentualnie można też prowadzić pacjenta w domu w ramach tej rehabilitacji domowej. To czasami, ja już tak jakby ze swojej strony, bo to się dotknęło mojej specjalności neurologii, czasami stajemy przed takim dylematem, że pacjenci nie są kwalifikowani, albo jak się nawet są zakwalifikowani do leczenia rehabilitacyjnego, to nie ma miejsca. Szczególnie dotyczy to pacjentów z szeroko pojętej takiej aglomeracji białostockiej, gdzie mamy do dyspozycji tylko dwa oddziały z rehabilitacją neurologiczną w szpitalu wojewódzkim i szpitalu specjalistycznym w Choroszczy z ograniczoną liczbą miejsc. Natomiast jeśli chodzi o leczenie udarów, to właśnie w Białymstoku tych udarów jest najwięcej leczonych i wtedy ci pacjenci, co w takiej sytuacji, jeśli wypisujemy pacjenta, w danym momencie tego skierowania, miejsca nie ma na rehabilitację stacjonarną w oddziale rehabilitacji o profilu neurologicznym, czy my wystawiając skierowanie, pacjent ma szansę, powiedzmy, trafić tam za kilka tygodni? Najczęściej jest tak, że pacjent powinien trafić no, jak najszybciej na tą rehabilitację, bo nawet nasze przepisy mówią nam o tym, że pacjent powinien, najlepiej byłoby, żeby trafił bezpośrednio po leczeniu ostrej fazy choroby na taką rehabilitację, ale przepisy też zaznaczają, że są też takie przedziały czasowe, kiedy on może trafić. To prawda, w Białymstoku i niedalekiej odległości od Białegostoku mamy dwa takie ośrodki, natomiast w naszym województwie tych ośrodków jest troszkę więcej, więc nie bójmy się też, tu mówię właśnie do rodziny, aby tych pacjentów rejestrować, czy to w Suwałkach, czy w innych miastach, w Łomży chociażby, aby ta rehabilitacja mimo wszystko była. Natomiast też taki apel do lekarzy, nie bójmy się też tych skierowań wystawiać, bo to, czy pacjent zostanie zakwalifikowany, czy nie, to on przede wszystkim musi mieć skierowanie, aby można było go zakwalifikować. Więc no tak to wygląda. Tutaj też jakby, ja to też jakby z codzienności takiej, pacjenci, rodzina pacjentów, która słyszy, że proszę się ubiegać o rehabilitację, powiedzmy, w tych dalszych ośrodkach, gdzie rzeczywiście są miejsca. Na przykład jeśli pacjent jest dla przykładu z okolic Hajnówki, nie ma problemu z rehabilitacją. On bezpośrednio o nas z kliniki jedzie na oddział rehabilitacji w Hajnówce.
Polsce. Natomiast rodziny pacjentów, którzy po udarze, którzy wymagają opieki, bardzo niechętnie decydują się na to, żeby pacjenta gdzieś w dalsze miejsce skierować, powiedzmy do Łomży, bo najczęściej opiekun, osoba bliska, to też jest w takim samym wieku i odwiedzenie, zajechanie tam, powiedzmy, to jest też jakby taka wyprawa. Czy jest jakaś w najbliższym czasie szansa, że liczba tych miejsc rehabilitacyjnych w Białymstoku wzrośnie? Panie profesorze, my się staramy jak najbardziej, żeby liczba łóżek rehabilitacyjnych, liczba łóżek neurologicznych, geriatrycznych stale rosła. Czasami nam się to udaje przy współudziale państwa. Natomiast liczba łóżek nie wzrasta tak szybko, jakbyśmy sobie tego chcieli. I wracając do dylematu rodziny pacjenta po udarze, no to rodzina ma wybór. Albo będę miała ojca, brata, męża, tatę niepełnosprawnego w domu bez rehabilitacji, który będzie czekał jakiś czas, a deficyty będą się pogłębiały, bo to jest bardzo prawdopodobne, albo zorganizujemy swoje życie rodzinne tak, żeby tego członka rodziny umieścić jednak w tym oddziale rehabilitacji, który deklaruje jego przyjęcie, czyli w Suwałkach, czyli w Łomży. No nasze województwo nie jest województwem olbrzymim i żyjemy w takich czasach, kiedy musimy być mobilni w trosce o własne zdrowie, bo nigdy nie będzie tak, żeby na terenie miasta Białystok były wszystkie możliwe specjalistyczne poradnie. Tego nie osiągniemy, tego chyba nie ma nigdzie na świecie. I musimy się przyzwyczajać do myśli bycia pacjentem świadomym i bycia pacjentem gotowym do tego, żeby przemieścić się nawet 100 kilometrów po to, żeby pomóc sobie i swojej rodzinie. Ale dbajmy o to, żeby... Ale dbajmy o to, żeby być zdrowym przede wszystkim. O rehabilitacji to pewnie byśmy jeszcze tutaj naopowiadali sobie, ale czekają jeszcze nas dwa pozostałe tematy naszego dzisiejszego spotkania. To przede wszystkim ambulatoryjna opieka specjalistyczna. I pierwsze podstawowe pytanie, które się nasuwa, czy do lekarza specjalisty zawsze jest wymagane skierowanie? Już powiedzieliśmy, że w przypadku rehabilitacji bezapelacyjnie zawsze jest wymagane skierowanie. W przypadku specjalistyki takiej odpowiedzi jednoznacznej nie ma. Bo po pierwsze, skierowanie jest niewymagane w sytuacji, kiedy będziemy chcieli skorzystać z porad kilku specjalistów, o których za chwilę, bądź mamy taki problem zdrowotny, który daje nam prawo do korzystania z opieki specjalistycznej bez skierowania, bądź jesteśmy takim pacjentem, który ma prawo do wizyty specjalistycznej bez skierowania. Jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, do których skierowanie nie jest wymagane, no to ginekolog, psychiatra, lekarz onkolog i wenerolog. Pacjenci dermatolog? Pytają, bo to jest, no właśnie, bo to jest integralna specjalność, dermatologia i wenerologia. No właśnie nie. Specjalność ta została podzielona kilka lat temu i bardzo często pacjenci pytają, czy do dermatologa muszę mieć skierowanie. Tak samo jak i do okulisty, też muszę mieć skierowanie. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz, który ma umowę, czyli najczęściej nasz lekarz rodzinny. Drugi obszar przypadków, kiedy skierowanie jest niewymagane, czyli obszar pewnego problemu zdrowotnego, z jakim się zmagamy. Jeżeli chorujemy na gruźlicę, jeżeli chorujemy na, chorujemy to złe, to złe słowo, jeżeli jesteśmy nosicielem wirusa HIV, tutaj też mamy prawo do wizyty specjalistycznej bez wymaganego skierowania. Ale wizyty specjalistycznej związanej z problemem. Z problemem wirusa. Nosicielstwa HIV, tak. A czy do innego specjalisty możemy się udać? Sama ustawa generalnie nie zawęża, więc tutaj podkreśliłabym, że jeżeli nosicielstwo HIV ma wpływ na choroby współistniejące pacjenta,
to tutaj też podkreślałabym, że także bez skierowania. W przypadku leczenia psychiatrycznego, ale związanego z leczeniem uzależnień, także pacjent, który ma ten problem, jak i jego rodzina, a także osoby bliskie, które są w takim emocjonalnym stanie, że pomoc psychiatry będzie potrzebna. I w przypadku dzieci i młodzieży świadczenia psychologiczne, świadczenia psychoterapeutyczne, świadczenia środowiskowe także są realizowane bez skierowania. I trzecia kategoria stanów faktycznych to są uprawnienia pacjenta. Tutaj już wskazaliśmy osoby ze znaczącym stopniem niepełnosprawności, inwalidzi wojenni, wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby, które były skierowane do pracy przymusowej, były deportowane, żołnierze zawodowi. Ten krąg osób, który ma prawo do korzystania z porady specjalistycznej bez skierowania, jest dość obszerny. A w sytuacji, powiedzmy, takiej naglącej, mamy prawo na przykład przyjść na szpitalny oddział ratunkowy, zgłosić się bez skierowania. A czy nasz stan nie jest aż na tyle, powiedzmy, niepokojący, że nie zgłaszamy się na szpitalny oddział ratunkowy, natomiast przychodzimy do poradni specjalistycznej? Czy jest taka forma uzyskania porady bez skierowania w stanie naglącym? Stan nagły, ale tylko i wyłącznie stan nagły, może być również kwalifikowany jako podstawa do zgłoszenia się bez skierowania do poradni specjalistycznej. W każdym innym przypadku, czyli jeżeli nie jesteśmy osobą, która ma prawo do wizyty bez skierowania, jeżeli nie mamy tego problemu zdrowotnego, który uprawnia nas do wizyty bez skierowania, musimy mieć skierowanie. Dalej, skierowanie mamy lub nie mamy, ale dużo emocji wzbudzają kolejki różnego rodzaju. I teraz, co w tej kolejce? Kto ma prawo do tego i ile czasu, jak to w tej kolejce się odnaleźć? Przede wszystkim, jak już mamy skierowanie, albo nie mamy tego skierowania, bo mieć go nie musimy, to analizujemy, jakie poradnie działają na Narodowy Fundusz Zdrowia i do jakiej poradni chcielibyśmy się zapisać, biorąc pod uwagę albo jej lokalizację, albo czas oczekiwania. Wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w zakładce informacje dla pacjenta, terminarz leczenia i przeglądają sobie Państwo, jakie poradnie specjalistyczne mają, jakie czasy oczekiwania, ilu pacjentów czeka przed nami. O ile nie jesteśmy tymi pacjentami, którzy mają prawo do wizyty bez kolejki. Dzwonimy do poradni, bądź udajemy się do poradni z kodem skierowania, no bo żyjemy w czasach, kiedy mamy e-skierowanie i jesteśmy wpisani na kolejkę, czyli na listę oczekujących. I czym jest ta lista oczekujących? Ja bym bardzo chciała, żeby do świadomości Państwa przebiło się to, że lista oczekujących to nie jest jakiś kajet prowadzony w poradni, mimo tego, że tam czasami tak to może wyglądać, chociaż nie powinno. Dla pacjenta lista oczekujących jest gwarantem tego, że termin leczenia będzie wyznaczony w oparciu o obiektywne medyczne kryteria, bez żadnego podejrzenia dyskryminowania pacjenta w jakikolwiek sposób. Przepisy ustawy o prawach pacjenta mówią jasno i wyraźnie, że w sytuacji, kiedy niestety nie ma państwo aż tak wystarczających środków, by zapewnić każdemu poradę specjalistyczną tu i teraz, pacjent musi mieć termin leczenia wyznaczony tylko i wyłącznie w oparciu o kryteria obiektywne i medyczne. I to dla Państwa, dla nas jako pacjentów jest naprawdę wiążącym gwarantem, że termin wizyty nie zostaje wyznaczony, bo ja Pana lubię albo nie lubię, albo skieruję Pana na koniec kolejki, bo dzisiaj mam zły dzień, tylko kieruję Pana w tą pozycję kolejki oczekujących, jaką wyznacza Pana stan zdrowia i
zgodnie z kryteriami medycznymi. Bo też musimy pamiętać o tym, że skierowanie, które my dostaniemy, też może mieć formę rutynowego skierowania, a też może być skierowanie pilne, tak zwane CITO. Może być skierowanie CITO, czyli skierowanie pilne. I tutaj mamy rozporządzenie z 2005 roku ministra zdrowia, czyli takie rozporządzenie, które już trochę obowiązuje i trochę doświadczenia w tym zakresie wszyscy mamy. To jest rozporządzenie o kryteriach, jakimi powinni kierować się lekarze, którzy włączają pacjenta na listę oczekujących. Mamy dwie kategorie medyczne. Mamy przypadki pilne, przypadki stabilne. Jakie czynniki bierze lekarz pod uwagę? Bierze ogólny stan zdrowia, schorzenia współistniejące i pełną dynamikę procesu chorobowego i skutek tego procesu chorobowego. Czy dojdzie do nagłego załamania stanu zdrowia, czy też nie? Na pytanie, że dynamika procesu chorobowego spowoduje niebezpieczeństwo dla stanu zdrowia, oczywistym jest, że pacjent będzie kwalifikowany do kategorii CITO pilny. We wszystkich innych przypadkach mamy kategorię stabilną. Też pewnym takim, czasami pacjenci się dziwią, że lekarz wystawił mi skierowanie do szpitala, to akurat CITO, idę umówić się na termin, a tutaj pan doktor z oddziału szpitalnego mówi, że chwileczkę, bo ja chciałbym zweryfikować na podstawie stanu zdrowia, na podstawie dokumentacji medycznej, to czy faktycznie jest to pilność. Lekarz szpitala ma takie uprawnienie. Ma prawo weryfikować kryterium wskazane właśnie przez lekarza kierującego. Natomiast jeszcze powrócę do rehabilitacji, ponieważ tutaj też kierujący do rehabilitacji także pokazują nam kryterium stabilne, kryterium pilne. Myśmy swojego czasu i co jakiś czas robimy sukcesywnie analizę list oczekujących poszczególnych świadczeniodawców i w przypadku rehabilitacji mamy taką prawidłowość, jakiej nie mamy nigdzie indziej w pozostałych rodzajach świadczeń, że liczba osób oczekujących ze skierowaniem pilne, CITO, jest mniejsza, jest wyższa niż osób ze skierowaniem stabilne. Czyli coś, co powinno być odwrotne. Znaczy tutaj myślę, że to jest jakby taki troszeczkę znak naszych czasów. W poradniach też my obserwujemy, że rzeczywiście te pilne jest troszeczkę nadużywane. Te pilne jest w znaczącej ilości na żądanie pacjenta, stąd no potrzeba przynajmniej przy leczeniu szpitalnym weryfikacji tego stanu zdrowia pacjenta. Pani dyrektor, a jesteśmy w grupie osób uprzywilejowanych, czyli bez kolejki, tak zwanej bez kolejki. My możemy skorzystać ze świadczenia medycznego. Czy to znaczy, że przychodzimy, otwieramy drzwi do gabinetu lekarskiego, mówimy, ja jestem bez kolejki, pacjentowi każemy, obecnemu w gabinecie każemy poczekać i jesteśmy już załatwieni. Czy tutaj są jakieś obwarowania? I ten przykład, który pan profesor podał, to wcale nie jest bajka, tak bym to powiedziała. Jest to teoretyczny przykład. No, nie jest to teoretyczny przykład. Jest to jeden z przedmiotów skarg, jakie piszą pacjenci, którzy mają uprawnienia bez kolejki. Czy to, że ja mam uprawnienie bycia przyjętym bez kolejki, oznacza właśnie to, że wchodzę przed wszystkimi innymi? Nie. Takiego uprawnienia wejścia przez wszystkimi innymi nie ma żaden z pacjentów. No wyjątkiem może być tylko stan nagły, ale to wtedy lekarz decyduje, co z pacjentem, który przyszedł do poradni kardiologicznej, a wszystko wskazuje, że ma zawał serca. Lub sytuację triażową na SOR-ze, gdzie pacjent na dzień dobry otrzymuje kolor i wiadomo mniej więcej w jakim trybie przedziale ma być udzielona mu pomoc. Wracając do naszej poradni specjalistycznej, prawo do przyjęcia poza kolejnością oznacza tylko i wyłącznie, że pacjent ma być przyjęty poza kolejnością wynikającą właśnie z tej listy oczekującej
o której tak starałam się Państwu trochę może dość obszernie mówić. Co się z takim pacjentem dzieje? W przypadku specjalistyki poradnia wyznacza maksymalny termin 7 dni od daty zgłoszenia, jeżeli tego pacjenta w dniu zgłoszenia nie może przyjąć. Jak może przyjąć? To pacjent po prostu czeka w poradni na przyjęcie przez lekarza. Czy to będzie przed innymi pacjentami oczekującymi w tym dniu, czy pomiędzy, czy na końcu harmonogramu przyjęć, to jest decyzją lekarza. Udało się. Mamy wizytę, jesteśmy uprawnieni do działań bez kolejki. Wizyta specjalistyczna za nami. Mamy zlecone badania dodatkowe. Jako przykład echo serca, USG, doplerowskie. Co wtedy z tą kolejką? No i bardzo pożądanym modelem organizacji przychodni jest to, by pacjent w dniu porady w zasadzie był przediagnozowany. Tutaj też nasze mechanizmy finansowania świadczeń tak troszeczkę pomagają przychodniom, żeby w taki sposób to organizować, ale czasami jest tak, że na badanie diagnostyczne potrzebne do pełnej diagnozy lekarskiej trzeba trochę poczekać. Między innymi przykładem są świadczenia, które pan profesor wymienił i wtedy prawo bycia przyjętym poza kolejnością do poradni w przypadku badań diagnostycznych, które są częścią procesu leczniczego, nie działa. Wtedy o tym, jak pacjenci są kolejkowani, to jest złe słowo kolejkowani, w jakim terminie będą mieli wykonane badanie diagnostyczne, o tym decyduje lekarz poradni, który kieruje pacjenta na to badanie. Czyli przyjęcie, czyli przyjęcie w ciągu bez kolejki, siedmiu dni. Maksymalnie w ciągu 7 dni, jeżeli pacjent nie może być przyjęty w dniu zgłoszenia, ten uprawniony do przyjęcia poza kolejnością, ale jeżeli pełna diagnoza wymaga określonych badań diagnostycznych, to tutaj już uprawnienie przyjęcia poza kolejnością nie działa. Czyli nie możemy się domagać, żeby echo serca zrobiono nam już natychmiast, bądź w ciągu tygodnia. Mamy wskazanie do konsultacji specjalistycznej, natomiast stan naszego zdrowia, też może z innych powodów, niepełnosprawności, nie pozwala, nie mamy możliwości, żeby do tej poradni dotrzeć samodzielnie. Kto w takiej, no wymagamy transportu sanitarnego, kto w takiej sytuacji o ten transport powinien zadbać? Lekarz rodzinny, który nam to skierowanie wystawia, czy lekarz specjalista, do którego na tą wizytę my zgłaszamy się? To budzi sporo tutaj, takich jakby wątpliwości. No i to jest właśnie niezrozumienie. Tutaj stawiamy bardzo wyraźną granicę między kompetencjami lekarza rodzinnego a lekarza specjalisty. Lekarz rodzinny wystawia zlecenie na transport do poradni specjalistycznej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kieruje pacjenta do lekarza specjalisty. Podobnie jak wystawiając skierowanie do lekarza specjalisty, lekarz POZ-u ma obowiązek wykonać badania, które uzasadnią, potwierdzą jego podejrzenia, a tym samym wskażą na konieczność leczenia pacjenta w poradni specjalistycznej. Transport na wizytę pierwszorazową. Jeżeli pacjent dalej pozostaje pod opieką poradni specjalistycznej, a wymaga transportu, zlecenie na transport wystawia lekarz specjalista. Kto jest płatnikiem w takiej sytuacji? W takiej sytuacji, w przypadku, jeżeli skierowanie wystawia lekarz specjalista, płatnikiem jest lekarz specjalista. Państwo w swoich umowach mają zawartą klauzulę, że zobowiązują się państwo do zapewnienia transportu sanitarnego. W przypadku umowy z lekarzami rodzinnymi jest zupełnie inaczej, ponieważ tam mamy zupełnie inne rozwiązania i ta umowa na transporty w POZ-cie działa na zupełnie innych zasadach, ale ja cały czas mówię o prawie skali i wartości świadczenia. Mamy sytuację taką, że nie mamy skierowania,
albo to skierowanie ma pewne, powiedzmy, wady formalne, czy poradnia, jeśli wymusimy uzyskanie porady specjalistycznej, czy taka poradnia ma prawo nas obciążyć kosztem wizyty? Jak nie mamy skierowania, a powinniśmy je mieć, a nie należymy do grupy uprzywilejowanej z tego tytułu, poradnia ma prawo jak najbardziej obciążyć nas rachunkiem za wizytę. Jest to wskazane wprost w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Natomiast jeżeli skierowanie ma wady, no to zastanowiłabym się w dobie e-skierowania, jeżeli skierowanie ma wadę, to dlaczego skierowaniu został nadany status oczekujący do realizacji, a nie zwrócony lekarzowi kierującemu. O, to teraz mamy nową, bo ja jeszcze to pytanie, które mi się nasunęło. Jeszcze było skierowań z epoki skierowań papierowych, a pani dyrektor słusznie mi to powiedziała. A ja już przeskoczyłam. Że już mamy skierowania. Natomiast też niedawno miałam taki przypadek, ponieważ jeden ze świadczeniodawców, tak a propos jeszcze listy oczekujących, zadał mi pytanie, że przyjęliśmy pacjenta na wizytę kontrolną, a państwo za to nie płacą. Dlaczego? No, świadczenia specjalistyczne są świadczeniami bez limitu. Więc zadałam pytanie, czy pacjent się znalazł u państwa na liście oczekujących. Jak najbardziej tak. No to zaczęliśmy ten temat drążyć od strony sposobu rejestracji u świadczeniodawcy. I wyszło na to, że niekoniecznie dopilnowany system elektroniczny, który wpuszczał u świadczeniodawcy pewną jakby pulę pacjentów rezerwowych, bez upewnienia się, czy pacjent w ogóle generuje skierowanie, czy też nie po kodzie PESEL-u, takim pacjentom zostało zrealizowane świadczenie, ale de facto bez e-skierowania. Aha, no to tak. Czyli też trzeba od strony przychodni dbać o szczelność systemów informatycznych. Tutaj się cały czas przewija się w lista oczekujących. Cały czas my krążymy, że jesteśmy na liście oczekujących. Dlaczego? Po co ona jest prowadzona? Czy to po prostu nie jest jakby no, taki dokument, tak żeby można było go NFZ miał co kontrolować? NFZ ma co kontrolować i bez listy oczekujących, to tak odpowiem. Natomiast tak jak już wspomniałam, lista oczekujących jest bardzo ważnym elementem świadczeń opieki zdrowotnej. Jest ona gwarancją tego, że nie ma dyskryminacji przy wyznaczaniu terminu realizacji świadczenia. Lista oczekujących także daje pacjentowi pewne uprawnienia, ale też i powoduje po stronie pacjenta pewne zobowiązania. Może od strony poradni wyjdźmy. Często pacjenci pytają, zgłaszają, że zostali skreśleni przez poradnię z listy oczekujących. Bez żadnego sygnału, bez żadnego wcześniejszego powiadomienia, oczywiście przed realizacją świadczenia. Jest to niedopuszczalne. Tutaj wtedy my bardzo mocno po prostu ingerujemy i przeglądamy listę oczekujących poradni i żądamy wpisania pacjenta na listę z zachowaniem jego terminu. Przychodnia nie może sama sobie od tak bez powiadomienia pacjenta zmienić terminu realizacji świadczenia. A czy w ogóle może zmienić termin? No rozumiem, jak przyspieszamy, bo mamy możliwości, przyspieszamy wizyty, no pacjent nie będzie. Natomiast sytuacja, powiedzmy, awaryjna, losowa powoduje, choroba też lekarza powoduje, że wizyta musi ulec odroczeniu. Wtedy są większe emocje. Czy w takiej sytuacji, czy jest to dopuszczalna w ogóle jakby zmiana terminu przyjęcia pacjenta już, powiedzmy, który jest na liście oczekujących? Musimy uświadomić sobie wszyscy to, że jeżeli poradnia
wskazuje pacjentowi konkretny termin, to ustawa traktuje to jako zobowiązanie poradni do realizacji świadczenia w tym terminie. Wpisy na listę oczekujących muszą uwzględniać potencjał świadczeniodawcy, także możliwości finansowe, które wynikają z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany na listach oczekujących oczywiście są naturalne. Życie jest bogatsze i czasami niektóre historie zaskakują. Przychodnia ma prawo do zmiany terminu świadczenia, natomiast nie może tego zrobić bez wiedzy pacjenta i potem pacjent z tego tytułu nie może ponosić żadnych ujemnych konsekwencji. Poradnia ma obowiązek poinformowania pacjenta o tym, że zmienia mu termin na późniejszy albo na wcześniejszy. Natomiast jeżeli poradnia zmieni termin na wcześniejszy, a pacjent nie wyrazi na to zgody, bo już tak zorganizował swoje życie prywatne i zawodowe, że nie wyraża zgody na przyspieszenie, ma do tego prawo. Wtedy musi być zachowany termin wynikający z tej pierwszej rezerwacji. Żeby przychodnia nie ponosiła strat finansowych, oczywiście przychodnia informuje kolejnych pacjentów oczekujących o zmianie terminu. Po stronie pacjenta też są obowiązki. Jeżeli pacjent nie może zjawić się na wizycie, zresztą to bardzo, bardzo mocno podkreślamy w mediach, no to wtedy trzeba poinformować poradnie o tym, że nie przyjdę do państwa na wizytę i bardzo proszę o przełożenie na kolejny termin. To jest bolączka nas jako pacjentów. Tak. Czy są jakiekolwiek konsekwencje? Czy dana poradnia specjalistyczna może takiego pacjenta, powiedzmy, nie wiem, na jakąś czarną listę umieścić, który notorycznie w sposób nie zgłasza się na wizyty, które są umówione? Poradnia może w tym czasie przyjąć innego pacjenta, który oczekuje w kolejce. Pacjent w sposób notoryczny nie zgłasza się na wizyty, jednocześnie się wymaga kolejnych zapisywania się. Czy są jakieś możliwości, może to źle zabrzmi, dyscyplinowania pacjentów, którzy nie informują o rezygnacji z wizyty w danym terminie, bo w sposób naturalny, no tak samo jak poradnia nie jest w stanie pewnego świadczenia zrealizować w danym terminie z przyczyn technicznych, z przyczyn losowych, ma obowiązek poinformować pacjenta i z nim uzgodnić, czy mamy jakąś możliwość konsekwencji u takiego pacjenta? Jedyną konsekwencją, jaką poniesie pacjent, który się nie zgłosi na termin wyznaczony w liście oczekujących, jest to, że on ten termin traci, przepada, ale nie przepada bezpowrotnie, ponieważ pacjent ma prawo zgłoszenia wniosku o przywrócenie na listę oczekujących. Nie ma żadnych innych środków dyscyplinujących pacjentów. Nie można wpisać pacjenta na czarną listę, nawet jak uporczywie się nie zgłasza. Natomiast, ale trafia na koniec kolejki w danym momencie. O przywrócenie na listę oczekujących, no jakby zgodnie z zachowanym terminem, no. Tak to działa. Natomiast też przy rehabilitacji poruszaliśmy problem rejestracji skierowań w kilku różnych placówkach. To w specjalistyce ambulatoryjnej od momentu wejścia e-skierowania nie jest to możliwe. Przed wejściem e-skierowania oczywiście myśmy też obserwowali, że pacjenci rejestrują się w kilku poradniach. I tutaj monitorowaliśmy i zgłaszaliśmy pacjentom, że widzimy taką prawidłowość i że bardzo prosimy o to, żeby podjęli państwo decyzję o przypisaniu się do jednej poradni. Odkąd mamy e-skierowanie, jest to niemożliwe, ponieważ pacjent, jak już dokona rejestracji skierowania w danej poradni, to na to samo skierowanie, na ten sam kod skierowania się nie zarejestruje w żadnej innej poradni do momentu, kiedy to skierowanie będzie aktywne. Leczenie specjalistyczne, ambulatoryjne nie pomogło nam. Wymagamy leczenia szpitalnego. Do szpitala trafiamy ze skierowaniem. Czy aby na pewno zawsze?
Do szpitala trafiamy co do zasady ze skierowaniem, poza sytuacją przypadku nagłego, o którym tutaj już mówiliśmy. Natomiast uprawnienie do kierowania pacjentów do szpitala nie mają tylko i wyłącznie lekarze posiadający umowę z funduszem, ale także może być to lekarz pracujący w tak zwanym gabinecie prywatnym. Czyli każdy specjalista? Każdy lekarz wykonujący prawo wykonywania zawodu, pracujący w gabinecie prywatnym, specjalista może skierować pacjenta na leczenie szpitalne, tylko tu warunek jest taki, jak i w ogóle zresztą skierowania do szpitala, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych. Czy decydując się na leczenie szpitalne, którego wymagamy, my możemy dowolnie wybrać szpital, czy jest jakaś rejonizacja? Nie ma rejonizacji, możemy dowolnie wybrać szpital tylko do tego momentu, kiedy nie przywiezie nas tam karetka pogotowia. Jedziemy karetką, nie możemy zadecydować, że... Nie poprosimy ratownika medycznego albo lekarza medycyny ratunkowej, że ja bym dzisiaj bardzo chciała pojechać do Monik na oddział wewnętrzny. Tam nasze prawo do wyboru szpitala ulega zawężeniu, bo tak naprawdę decyzję o tym, gdzie trafimy, podejmuje kierownik w zespole ratownictwa medycznego, albo dyspozytor, albo koordynator wojewódzki po stronie dyspozytora u pana wojewody. Czasami nasi pacjenci trafiają do szpitala w różnym stanie. Z obowiązków powiadamiamy policję, że pacjent jest w takim i takim stanie. Kiedy, tak żeby pacjentom uświadomić, kiedy jesteśmy do tego zmuszeni? Tak, czasami pacjenci przychodząc w ramach interwencji dziwią się, że szpital w ogóle ma obowiązek powiadamiania policji. Mamy takie 3 przypadki. Te przypadki są wskazane w ustawie o działalności leczniczej, kiedy szpital z mocy ustawy jest obowiązany do powiadomienia policji. Pierwszy przypadek jest to przypadek przyjęcia dziecka pod warunkiem, że upłynął czas 4 godzin, kiedy nie można się skontaktować z jego rodzicami. To jest pierwszy przypadek. Kolejny przypadek, kiedy jest przyjęcie pacjenta bądź zgon pacjenta o nieustalonej tożsamości. Tutaj szpital ma 8 godzin na powiadomienie policji. I trzeci przypadek jest to przyjęcie osoby, o której szpital został wcześniej uprzedzony przez daną jednostkę policji, mając jej rysopis, że być może będzie to osoba zaginiona. I wtedy na szpitalu ciąży obowiązek powiadomienia policji. Takim przypadkiem, który wzbudza kontrowersje po stronie pacjentów, jest przypadek przyjęcia małoletniego dziecka, że dlaczego? Przecież ja pojechałem, ja już zaraz byłem w szpitalu. Ale tu ustawodawca mówi 4 godziny od przyjęcia. Już po 4 godzinach od przyjęcia szpital realizuje ten obowiązek ustawowy. Ja, jeśli pacjent nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji o tym, że powinien być leczony. Mam nadzieję, tutaj moje jakby myśli kierują się do pacjentów psychiatrycznych. Jak w takiej sytuacji jest realizowany obowiązek? Czy my mamy możliwość hospitalizowania takich pacjentów? Generalnie tutaj należałoby przejść przez wszystkie stany związane z ograniczeniem czynności prawnej po stronie pacjenta. Pacjenci psychiatryczni, ściśle psychiatryczni, pacjenci podlegają zupełnie innym regulacjom prawnym, natomiast punktem wyjścia jest zgoda pacjenta, świadomego, mniej świadomego, ubezwłasnowolnionego częściowo, na leczenie. Jest to zgoda, która ma fundamentalne znaczenie i bez której generalnie państwo jako lekarze niewiele są w stanie zrobić, chyba że mówimy o zgodzie zastępczej, czyli zgodzie wydawanej przez sąd opiekuńczy, przez sąd rodzinny. W przypadku pacjentów psychiatrycznych tryb leczenia jest nieco inny, ponieważ tam w bardzo
ścisły sposób jest badane to, jeżeli pacjent nie wyraża zgody, to czy nie stanowi on zagrożenia dla siebie bądź też osób postronnych? Jesteśmy po leczeniu szpitalnym, czas się wypisać. Co w takiej sytuacji? Albo w trakcie, panie profesorze. Albo w trakcie. No, powiedzmy, nie podoba się nam leczenie i jak możemy opuścić szpital? Czy po prostu sobie mówimy, dziękujemy, do widzenia i idziemy na postój taksówek, autobus, czy... Praktycznie możemy powiedzieć, dziękujemy, do widzenia i pójść w piżamie szpitalnej na postój taksówek, tylko dobrze byłoby, gdybyśmy wiedzieli, mieli wiedzę, co się z nami stanie. Więc tutaj mówimy o wypisie pacjenta na żądanie. Jak najbardziej pacjent zawsze może się wypisać ze szpitala, bo ma taką wolę. I tutaj znowu wychodzimy od prawa podmiotowości pacjenta. Bez zgody pacjenta niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Z tym, że jeżeli pacjent się wypisuje na własne żądanie, lekarz ma obowiązek poinformowania pacjenta o skutkach takiego zachowania. Lekarz musi wytłumaczyć pacjentowi, co się z nim będzie działo, jeżeli zaprzestanie leczenia. Natomiast w przypadku, jeszcze wracając, ta rozmowa lekarza z pacjentem dla bezpieczeństwa i lekarza, i pacjentów, ona musi być odnotowana w historii leczenia pacjenta. Jeżeli wypisu pacjenta małoletniego domaga się przedstawiciel ustawowy, jego rodzice bądź też jedno z rodziców, w przypadku rozwodu rodziców, a jeżeli jest prawo wykonywania władzy rodzicielskiej po stronie dwójki rodziców, a stan zdrowia dziecka jest wątpliwy na tyle, żeby uzasadniał wypis, zawsze lekarze mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, rodzinnego o zgodę na dalszą hospitalizację takiego małoletniego pacjenta. Decyduje dobro pacjenta. Oczywiście, też to dotyczy pacjentów dorosłych, którzy są ubezwłasnowolnieni, którzy są częściowo ubezwłasnowolnieni i mają orzeczoną kuratelę. W tym przypadku zawsze decyduje dobro pacjenta. No i trzecia forma tego opuszczenia szpitala, jak pacjent trochę narozrabiał. Bo takie przypadki też się zdarzają i tutaj mówimy o dyscyplinarnym wypisaniu ze szpitala. Jak najbardziej takiego pacjenta szpital może wypisać, ale tutaj znowuż stan zdrowia i dobro pacjenta nam się kłania. Możemy wypisać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jego życiu i zdrowiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Tutaj ustawodawca mówi o bezpośrednim niebezpieczeństwie. Czyli niestety, jeżeli mamy pacjenta na oddziale, który nie podporządkowuje się regulaminowi szpitala, który niekoniecznie realizuje nasze zalecenia lekarskie, pielęgniarskie, a stan jego zdrowia jest taki dość poważny, no to wtedy prawo do wypisu dyscyplinarnego nie przysługuje szpitalowi. No, pacjent ma różne prawa. Te prawa są bardzo rozbudowane. Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, naruszenie jakich praw najczęściej państwo w Narodowym Funduszu dostrzegacie? Bo to rozumiem, że prawa to pacjenci później zgłaszają się ze skargami. Jakie najczęściej w lecznictwie szpitalnym prawa pacjentów my naruszamy? Pacjenci mają dwie ścieżki generalnie, żeby zgłosić naruszenie swoich praw. Po części do Narodowego Funduszu Zdrowia, po części do Rzecznika Praw Pacjentów. Natomiast jakie to są prawa, które w ocenie pacjentów, których realizacja w ocenie pacjentów nie wygląda najlepiej? Jest to prawo do informacji. Prawo do informacji jest traktowane jako bardzo szerokie prawo. Pacjent ma być poinformowany o rozpoznaniu, o rokowaniach, o możliwych metodach leczenia. Nie wystarczy powiedzenie zapalenie płuc. Tylko co ze mną będzie dalej po tym zapaleniu płuc i jakie
metody leczenia można mi zaproponować, a jeżeli lekarz widzi ograniczone możliwości diagnostyczne w swojej placówce, niech mi wskaże placówkę taką, gdzie ja to świadczenie otrzymam. Prawo do informacji bardzo często jest łączone z, jako fundament do wyrażenia zgody na leczenie. To, co już mówiłam, bez zgody pacjenta my niewiele zrobimy, nic nie zrobimy. Nawet swojego czasu był wyrok sądowy, kiedy wyznawca, świadek Jehowy oczywiście nie wyrażał zgody na przetoczenie preparatów, na przetoczenie krwi. Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że przetoczono mu preparaty zastępcze. Pacjent przeżył, natomiast no, sprawa skończyła się w sądzie. Pacjent nie chciał być leczony. I tyle, więc pacjent musi wyrazić zgodę na każdą inicjatywę medyczną. Bez zgody pacjenta naprawdę nie możemy zrobić nic. Ta zgoda ma być świadoma, pełna. Kolejny problem jest to problem związany z poinformowaniem rodziny i osób bliskich o stanie zdrowia pacjenta. Jeżeli pacjent jest świadomy, przychodzi do szpitala planowo, prawda, nic się nie dzieje, oczywiście wskazuje przy przyjęciu osobę upoważnioną do poinformowania o stanie zdrowia i tylko tej osobie należy informacji udzielić. W takim przypadku nie wchodzimy w relacje wyjaśniające, kim jest ta osoba dla pacjenta. Wskazana jest pani Kowalska, pani Kowalskiej udzielamy informacji. Bądź na żądanie pacjenta każdej innej osobie, wtedy pytamy pacjenta, pyta o pana, pani X, pan X, czy życzy pan sobie, żeby taką informację przekazać. I tutaj zawsze jako personel medyczny wiąże nas wola pacjenta. Natomiast w sytuacji, kiedy pacjent jest nieprzytomny, tutaj wychodzimy nie tyle z przepisów ustawy o prawach pacjenta, tylko z przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. I tutaj się mówi, że w sytuacji, kiedy pacjent jest nieprzytomny, mamy odesłanie do katalogu osób bliskich. Każda osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. I tutaj pacjenci często podnoszą, że nie udzielono informacji o stanie zdrowia osobie, która spełniałaby tę kategorię, tylko szpitale bardzo często idą sformalizowanym torem mąż, żona, rodzina, prawda? A nie biorą pod uwagę osoby pozostającej właśnie w tym pożyciu bliskim. Pani dyrektor, a jeszcze no, dzieci, bo to jest takie jakby zawsze mają ograniczone możliwości decydowania, najczęściej rodzice lub opiekunowie prawni decydują. Czy jeśli jest odmowa przyjęcia dziecka do szpitala, czy to jakieś szczególne obwarowania prawne są z tym związane? Są szczególne obwarowania prawne, ale jeszcze wrócę do tego, co pan profesor powiedział, że w przypadku dziecka o sposobie leczenia najczęściej decydują rodzice opiekunowie. Co do zasady tak, ale prawo do informacji ma także pacjent małoletni, o czym nie możemy zapominać. Prawo do informacji to nie tylko prawo, które przysługuje pacjentowi od 18 roku życia, a 16-latkowi możemy nie powiedzieć nic albo tylko trochę. Granicą pełnej informacji to 16 lat. Pacjent ma ukończone 16 lat, traktujemy go w zakresie prawa do informacji tak jak osobę dorosłą. Ale decyzje o formie, sposobie leczenia? Ale decyzje wyrażają rodzice, ale ten 16-latek ma prawo do wyrażenia zdania. Czy on akceptuje tą metodę leczenia? W przypadku pacjenta poniżej 16 roku życia przedstawiamy mu informacje o planowanych metodach leczenia, o skutkach, o rozpoznaniu, w takim zakresie, w jakim lekarz ocenia, że on jest w stanie przyjąć, ale też ten małoletni pacjent, on nie może być pominięty w tym całym procesie diagnostyczno-leczniczym. A czy jest jakaś najniższa... No trudno informować dziecko roczne.
prawda? To już tak kierując się zdrowym rozsądkiem. Ale proszę zauważyć, jak bardzo podmiotowo w ustawie o prawach pacjenta i w ustawie o zawodzie lekarza jest teraz podniesiony pacjent. To już są relacje partnerskie, a nie taki paternalizm medyczny. I jeszcze o nieprzyjęciu dziecka do szpitala, bo padło pytanie, a ja nie odpowiedziałam. Jak mamy odmowę przyjęcia dziecka do szpitala, to ta odmowa musi być skonsultowana uprzednio przez lekarza, który ma taką ocenę stanu zdrowia dziecka, z ordynatorem, z zastępcą albo z lekarzem kierującym tym oddziałem i wynik tej konsultacji ma być wpisany w dokumentacji medycznej. Takie rozwiązanie pojawiło się kilka ładnych lat temu w sytuacji odmowy przyjęcia dziecka do szpitala, która ta odmowa zakończyła się zgonem dziecka. Możemy rozmawiać, te tematy są tak obszerne i jesteśmy już grubo ponad godzinę rozmawiamy. Będzie okazja, myślę, że przy kolejnych audycjach jeszcze szczegółowo pewne tematy poruszyć. Dzisiaj będziemy kończyć. Myślę, że nasi słuchacze mieliby jeszcze tam całą masę pytań. Jeśli one się pojawią, będziemy się umawiać na kolejne spotkania. Ja panią dziękuję, a moimi i państwa gośćmi była pani dyrektor Agata Dyszkiewicz z Narodowego Funduszu Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki. Bardzo dziękuję pani dziękuję dyrektor. Dziękuję bardzo państwu. Oraz pani Karolina Lasik z tego samego oddziału wojewódzkiego naszego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I ja państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Ortodoksja.